Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie, nie zostało już niewiele, bo niecałe 300 tysięcy do zakupu penthouse'u, czyli dokładnie tego zbieramy na penthouse, 1,5 miliona, wraz z tym oczywiście 1,5 miliona, no mówię, zostało jeszcze 300 tysięcy, także wylosujmy sobie, w jaki sposób zarobimy. Na samym początku wiadomo, mamy szybką kasiorę, może wylosuje się, żeby sprzedać tego motora, więc na samym początku losujemy sobie szybką kasiorę. Zobaczmy, co nam tutaj kurde wyleci. I sprzedaż motoru się wylosowała. Dobra. Druga rzecz, która nam się wylosuje. Znowu to samo, no to się już nie liczy. Co jest w ogóle? Mocniej może muszę zakręcić tym kołem. Sprzedaż auto z ulicy, ok, czyli motor i auto. A naszym głównym sposobem na zarobek będzie... zdjęcia duchów. O, no to dobra, dobrze się wylosowało. No to dobra, w takim razie zaczynamy sobie od opchnięcia tego motorka. Zmodyfikujemy go, potem opchniemy jakieś auto z ulicy i... pójdziemy szukać sobie duchów. Gdzieś tam są duszki. W ogóle swoją drogą, strasznie podobny motorek do tego z Cayo Perico. Aż wszystko ci kurde walne. To. Masz jeszcze to. Dobra, koła. Nie wiem, masz takie. I potwierdź. Dostarczamy. Dobra, całe 2 km, więc nie tak daleko. Akurat duszki trochę niefortunnie, bo dopiero będzie można je robić od godziny 20. W sumie to są tylko 2 minuty do tego, albo aż 2 minuty, ale myślę, że dam radę na spokojnie się obrócić. Aż prowadzenie wzrosło na 60. Akurat nie ma żadnego podziału w GTA. Widzicie, czy prowadzenie na motorze, czy na aucie, to akurat nie mamy takiego tutaj podziału. W ogóle postać swoją drogą, ta, która odbierała motor, tak bardzo podobna była do tej mojej, że no... ale satysfakcja na minusie. Niestety nie mam dodatniej. Nie spodobały się tuningi. Dobra, no to drugą rzecz, którą sobie zrobimy, to ukradniemy jakieś auto i po prostu idziemy z tym autem do Los Santos Customs. W ogóle właśnie, swoją drogą nie wziąłem tego jeszcze jednej tej rzeczy, która była do znajdźki. Więc ja wam pokażę, w jaki sposób się to po prostu bierze, bo to dosyć prosto. Czyli tutaj się wchodzi, trzeba zrobić małą rozróbę i już mi tutaj pozwolą wejść. Może mieć, wiecie, jakiś, o, pościg i już będę mógł wejść. Teraz. Teraz już mnie tutaj wpuszczą. To się wchodzi po prostu tędy i już tutaj będę mógł sobie to podnieść, bo to... i dobra, tą jedną rzecz, którą nie podniosłem wtedy, już teraz podniosłem. No i na następnym musi mi się zrespić pojazd. No, że pojazd jest dosyć losowy i nie ma się na niego niestety wpływu. Motorek taki, jak się miał w ból. 1500. Lubi wrażenie. Dobra, no to te dwie rzeczy są. No i w zasadzie teraz trzeba tylko poczekać na godzinę 20, od kiedy zaczną respić się już duszki. To są na dwie noce do zrobienia. Ale to myślę, że właśnie te duchy niewiele bardzo brakuje. One mogą dać wystarczający właśnie zastrzyk już gotówki, aby móc sobie kupić. Znaczy dadzą po prostu wystarczający zastrzyk gotówki, aby właśnie już kupić. I po prostu penthouse już będzie wystarczająco. Bo teraz jeszcze 10 tysięcy wpadnie za ten jeden rekwizyt więcej. Mówię, tamto, że to są auto dosyć mocno losowe. To nie ma na nie za bardzo wpływu. Za wiele zrobić nie można, ale mówię, pomysł jeden mam, jak to zrobić. Można powiedzieć, że szybki szpil trochę. Ale dobra, zaczynamy sobie w takim razie od tych duchów. Pierwszy duch, jak pamiętam, no mówię, respił się o godzinie 20 i był gdzieś... chyba tutaj to było, dosłownie. Następny był gdzieś tam, gdzieś przy jakiejś przyczepie, z tego co pamiętam. Może to było tutaj. Dobra, no to w takim razie czekam sobie na tą godzinę 20, żeby zrobić zdjęcie ducha. No i tak będę zasuwał przez te wszystkie lokalizacje. No, 250 tysięcy w sumie tutaj jest, więc kasiora będzie fajna. Też mówiąc, robiąc już potem te misje, też mówię, robiąc już potem sobie misje z penthouse'u, jak się wylosują, żeby robić. Też tam za ukończenie wszystkiego z bilio wchodził. To będą dosyć, myślę, że trudne na początku.
Na przykład Penthouse jest trochę trudniejsze, ale da radę samemu ogarnąć, chociaż mówię, Kuruma by się już na tym misjach przydała chociażby, żeby było. Wiadomo, mogą być inne pojazdy, ale Kuruma byłaby chyba najlepszym z tych wszystkich, jakie mógłbym mieć. O, chyba najtańsze nawet by był. Znaczy nie, w sumie jeden był za Frico nawet. No ale jednym z najtańszych, który mógłbym od razu tak mieć. No dobra, na razie czekamy na godzinę. Dobra, mamy już ducha z numerkiem 1. W ogóle jakby ktoś chciał lokalizację tych wszystkich duchów, też wam dam filmik, żebyście wiedzieli, gdzie macie zasuwać. Mamy duszkę numer 1 i udaje się na miejsce duszka numer 2. Dobra, słuchajcie, tutaj jest miejsce drugiego duszka. Tam przy okazji złodziej się zrespił, więc też to zrobimy. Więc tak załapię od razu, tak nie załapię. Spokojnie goście, zaraz się to wam też zajmiemy. Dopiero muszę zrobić zdjęcie duchowi. Jeszcze do mnie tu nie wal, gdzieś tam jest, o. Mamy zdjęcie do tego z eSports i się tobą tutaj zajmiemy. To też fajnie, że się zrespił oczywiście ten event. Nie będę mówił, że nie. Idziemy zanieść w takim razie gotówkę do sklepu. Zaraz udamy się na miejsce trzeciego ducha. Będziemy tutaj mieli. W ogóle przy okazji pistolet z niego jakiś dropnął i to mi pokazało, że mam. Więc coś już może będzie, jakaś dodatkowa broń się przez przypadek odblokowała. No nie jest jakiś pistolet bojowy, no to może nawet nową broń jeszcze przez przypadek sobie odblokowałem. Dobra, to teraz duszek numer 3. Dobra, mamy następnego. Pyk. Numer 3, teraz numer 4 chyba był przy latarni. Dobra, teraz duszek albo zrespił się na dole, albo gdzieś u góry. Nie wiem, strzelmy zdjęcie, takie losowe, może go akurat gdzieś trafi. No, chyba był u góry. Nie wiem, nie widziałem. Teraz tutaj mamy krótką przerwę, bo będzie dopiero o pierwszej się zrespi. Ty tu patrzę wiadomości, co tu się stało. Dlaczego, kurde, Simeon, tak zaspamiłeś tą pocztę? O, dobra, duszek się pojawił. Tyk, zdjęcie. I na następnego. Dobra, tu się pojawił. Tyk. Zdjęcie zrobione. Teraz duszek numer 7. Dobra. O, tutaj się pojawił w daszku. Już myślałem, że na drugiej stronie się duszek pojawi, ale nie, jest, więc strykamy fotę. No i lecimy po następnego. Już 8. Oho, Slasher się zrespił. A przy okazji mamy tam ducha. Co ty tu, co? Próbuję go do wody dać. Jestem bardzo ciekaw, czy to umie pływać w ogóle. Taka woda to średnio to jest. Dobra, walić tego slashera. Chyba nic z tego nie będzie, ale spróbujemy mu nawalić jeszcze. Jednemu ostatniemu udało mi się nawalić z piąstki, to temu może też nawalę. Idziemy po ostatniego ducha zaraz. Pyk, pyk, pyk. Patrzcie, kurde, jakie combo wchodzi. Zero, zero ruchów. O kurde. I na dwa hity mnie wziął. Dobra, widzę ducha. Tylko... nie wiem, czy teraz jeszcze mi go złapię. W tej pozycji, z samego dołu. Mam nadzieję, że tak. Bo jest tam wysoko. Nie. I kurde, i czasowo się nie wyrobiłem, bo spadłem. No niestety. Mówi się trudno. Bo jest do 6. A nie mam jak zrobić mu zdjęcie teraz. Trudno. Zrobi się innym razem to zdjęcie. Bo i tak nie da rady zrobić wszystkim duchom, tak o, nazwijmy to. Bo ostatniego i tak się pojawia dopiero po tym, więc dopiero jak tego zrobię, zdjęcie, to dopiero mogę zrobić ostatniego. No dobra, na ten moment mamy 150 tysięcy, tam są 160 praktycznie. Brakuje niecałych 70 tysięcy
żeby coś było, jako że, no nie oszukujmy się, trochę szkoda marnować na to czas, żebym ja czekał konkretnie teraz całą, bo to muszę czekać całą dosłownie dobę, czyli te 40 tam 8 minut, zanim się zjawi ten duch, więc dokończymy sobie te duchy, myślę, że na następny raz po prostu. Zrobię zdjęcie tego jednego ducha, a później przy następnym razie już tego ostatniego. To żeby już sobie to dokończyć, przydałoby się wylosować jakąkolwiek jeszcze rzecz, którą będziemy robić. No czasu troszeczkę jest, to może chociaż wylosuje się coś z tej szybkiej aktywności. Nie mam aż tak dużo, niestety, że staram się to nagrywać codziennie, żeby były wszystkie możliwości. No to czasem jest jak jest. Więc wylosuję sobie szybką jakąś aktywność. Chociaż może w sumie tutaj jeszcze też mamy szansę na jakieś tryby razy dwa, więc spróbujmy sobie z tym kołem zrobić coś. I wylosowało się, że robię co chcę. No to dobra, no to jeżeli robię co chcę, no to w takim razie dobijemy sobie kasiorę do tego, żeby mieć już kupić ten penthouse. Na tym odcinku sobie już kupimy, no i też duchy już dokończymy. Zrobimy te dwa duchy, bo jutro będę miał więcej trochę czasu na to, więc zrobimy troszeczkę więcej. Więc tak, ja bym sobie w takim razie na ten moment poleciał zrobić próbę czasową. Zagramy sobie może jeszcze jakiś jeden tryb adwersarza. Na ten moment zróbmy sobie próbę czasową. Dobra, zaczynamy w każdym razie... próbę rowerową, więc lecimy. Próba Junk Energy do zrobienia. I w sumie nie jechałem wcześniej, ani razu, więc to jest akurat jakaś dla mnie nowa próba. I proszę, pyk i lecimy. Jedną stronę, drugą stronę, trzecią stronę. Już za skok. XZ-y, to był skok, a ja tego nie zauważyłem. I się mi tego nie udało zrobić. W ogóle swoją drogą postać strasznie słabo skacze. I chodzi o ten skok. To tak poważnie, to jest taki... strasznie słaby ten skok mam. Nie wiem, może czegoś... może za wolno po prostu to robię, a mi dlatego. Dobra, pojedźmy ją jeszcze raz. Dobra, zaskoczona. Już myślałem, że znowu się wywala o to. No ale tą akurat próbę może byłoby ciężej zrobić bez tej. By się nie miało w ogóle kondycji. To już byłoby trochę trudniejsze. Dobra, zostało 10 tysięcy raptem, żeby zarobić. Obok widziałem, że tej próby zrespiła się skrytka Geralta. Pójdziemy ją, żeby mieć już tą kasę na tą, no, na ten penthouse. Będzie już kasiora załatwiona. Tak, to było dobre, dobry ruch się zrobił. Fajnie, prawie że 180 wyszło, niewiele zabrakło. W tym miejscu już miałem w sumie skrytkę. No i od razu też oprawca się wylosował, więc bardzo dobrze, pójdziemy sobie, zagramy jedną grę tylko tego oprawcy. Więc zobaczmy, na samym początku autobusik, w autobusie tego nie ma. Zobaczmy sobie może po tych rurach, tutaj gdzieś na tych rurkach może nie ma, ale też nie, tutaj też nie ma. Może na tym tirze, tutaj na śmieciach, tu na śmieciach nie ma. Tu jeszcze są po drugiej stronie, coś obstawiam, że może być, może tutaj będzie, przy tej konstrukcji. Coś już może tutaj być. Czy tutaj tego nie ma? O, jest tutaj. Świetnie. Jeszcze nas gonią. To akurat już jest nieświetnie, ale już mamy 1,5 miliona, czyli kasa na penthouse się zebrała. No i pójdźmy do Martina Madrazo. No to może dobierze mnie do czegoś. Nie no, ewentualnie po skończonej akcji, jak będzie czas. O, od razu na pełen tryb nie wzięło tej oprawcy. No to git. No mówię, jak będzie jeszcze 4 rundy w ogóle docelowe. Dobra, no to tutaj gości już zaszalał. No to tylko jedną grą zagramy. To jeżeli mówię, jeżeli będzie taki jeszcze czas w GTA Online, żeby był na tego ducha ostatniego, czy nie będzie blisko tej 5 do 6, no to jeszcze go zrobię teraz. Jeżeli nie, no to w najbliższym możliwym czasie zrobimy go. Dobra, ofiary. W sumie to jest taki tryb, gdzie się w sumie trochę awczy bardziej niż coś się robi. No ale... no, do zagrania 4 rund trochę zajmie. W sumie fajna kasa może wlecieć, potencjalnie ponad 100 tysięcy. W sumie właśnie mówię, fajna kasa jak na pierwszy raz. Już tam nasz oprawca wszystkich bije. Bijcie go, rzućcie się na niego czy coś. O, przechodzi obok mnie, ale patrzcie, mnie nie zauważył. Bardzo dobrze. I patrzcie, on wszystkich dosłownie ściągnął. Tylko teraz ja zostałem. Znowu idzie. Ale już wiem, gdzie poszedł. Więc wyciągnę po prostu sobie wtedy shotguna i zacznę go gonić. Nie wiem, czy on będzie mnie szukał właśnie teraz, czy on się zacznie chować. Ale wiem, gdzie poszedł, więc trochę łatwiej będzie. Poszedł gdzieś tutaj. O, dobra, widziałem gościa. O kurde, ty, nie wyszło.
No dobra, no on sobie zgarnie pełną pulę. Ale fragów to narobił, nie? Wszystkich do sobie ściągnął gościu. O, ja se go rozwaliłem. GG se napisał. Zero w ogóle, nie? $600 zarobiliśmy. Dobre. Teraz ja se będę oprawcą, bo pokonałem ich wszystkich. Dobra, ja od razu wchodzę i od razu goście dostaję. Dobra, tutaj przebiegli. Co się tutaj tak schowaliście wszyscy? Bo tam w ogóle prawie w każdy był. Bo tam zaraz oni się chyba w trzech schowali, ale... Nie wiem dlaczego ja ich biłem, nie? I oni nie dostawali praktycznie damage'a. Tamten gościu walnął z shotguna, od razu nas nie było, a tutaj ja nie wiem. Do tego rozwalił, teraz tego. Może w głowę wystarczy celować i wszyscy wtedy padają. Swoją drogą ten Luke to będzie miał, mówię, będzie miał wszystko akurat wygrane. No bo 4 rundy są, każdy ma po 2, ja mam 1, więc będzie miał po prostu wygrane. Chyba, że wiecie, teraz na przykład znowu wygrają, to w sumie nie będzie miało praktycznie znaczenia kto. To jest właśnie, mówię, takie trochę XD, nie? Żeby wiecie, bo ja teraz ja na przykład jestem w tej drużynie mniej wygranych, co nie? Od każdego. Co tym idzie, ja dostanę najmniejszą nagrodę spośród nich wszystkich. Ale jakbyśmy już wszyscy wygrali, to i tak ja dostanę najmniej. Chyba tutaj gdzieś poszedł, to już zaczął rozwalać. Ja sobie go rozwaliłem. Ale mówię, to i tak nie będzie miało żadnego znaczenia, bo jak widzicie, każdy z nich ma po 3 wygrane dosłownie. Więc ja bym musiał teraz tą rundę wygrać, jeszcze jedną wygrać, żeby mieć wszystko. Bo jak przegram, no to ja będę miał jak najmniej. Nawet jak byłbym w drużynie zwycięskiej, o, tak nazwijmy, no to i tak mówię, miałbym znacznie mniej wygranej niż każdy inny. No ale dobra, no cóż, no nie ma co tutaj jakby tak ogólnie narzekać, tylko bardziej wam to opowiadam, jak to wygląda. To do mapy w tym biurze FIB to jest bardzo dobry pomysł, żeby właśnie tutaj to się odbywało. Dobra, tam widziałem tych gości. Dobra. Udało się. I jeszcze jeden gdzieś się chowa. Sam przyszedł, chyba za mną. Chciał mnie pokonać, ale mu nie wyszło. Więc no, nazwijmy, że wyrównuję. Teraz każdy ma równo tyle samo. Musiałbym wszystkich rozwalić, żeby mieć więcej, więc teraz jest w sumie runda albo wszystko, albo o nic. Tak w zasadzie. Już się dwóch udało pokonać. Teraz szukamy, gdzie jest reszta. Dobra, tam jest gościu. Nie wiem, czy był w ogóle tam on się pojawił. No i dobra, pewno standardowo gdzieś tutaj. O, wiedziałem. Jakby on się ruszył, to bym przegrał, tak szczerze powiem, bo go nawet nie widziałem. Oni może nie wiedzą, że można mnie bić od samego początku. Ale wiedziałem, że dobrze szukać, tylko że się nie spodziewałem, że będzie gościu kurde na lustrze, nie? Czy na mnie po prostu kampił. No ale dobra, w każdym razie udało mi się odbić i wygrałem to wszystko. Teraz w sumie zobaczcie, jaka jest różnica między mną jako zwycięzcą, a między nimi. Chyba to będzie cała tabelka. Od razu się pojawi. To także widzicie, różnica jest spora. Tamten gościu widzi nawet Luke, jako że sam wtedy wygrywał to 70 tysięcy, dostał tamci po 61. Więc mam prawie o... W sumie można powiedzieć, że od tamtych to ja mam prawie że połowę więcej. Dobra, wychodzimy sobie. Zobaczmy, jaka jest godzina w GTA. Jest blisko tam 5-6, to polecę po tego ducha. Jak jest daleko, no to też nie ma co. 19 to są 2 minuty, czyli musiałbym ja sobie zaczekać, bo teraz będzie 20, czyli jakieś 14 minut bym musiał sobie zaczekać. Nie brzmi to źle, ale już kasę mamy w każdym razie na
na penthouse. Udało się już nazbierać. Duchy prawie też udało się zrobić, bo mówię, zostanie tylko jeszcze jeden, ale to mówię, to sobie już go dokończymy. No mówię, innym razem, jeżeli chodzi o godzinę, no bo mówię, trzeba znowu zaczekać całą dobę w GTA, czyli te 48 minut, bo praktycznie, no dobra, to przesadzam, będzie trochę mniej. No ale będzie trzeba czekać aż do północy, bo mówię, przy okazji jak już będzie, to się wtedy będzie można tym zająć. Dobra, przyjechałem już tutaj sobie i można zaczekać do tej piątej. Z 12 minut na spokojnie to zajmie. O, jedzie sobie pociąg z daleka. No mój samochodzik, myślę, że chyba nie zaczeka. Bum. Po samochodziku. Jeszcze cię naprawię. Może wybuchnie, to trochę będzie problem. Ale raczej już tam widzę, że go wywalił. Dobra, mamy piątą. I pojawił się ten duszek. Czekałem na niego. Więc mamy ducha numerem 9. Wszystkie duchy, jakie mogłem zrobić, są zrobione. Na następnego trzeba poczekać do północy. A to już jest za dużo czasu, więc przy okazji się go zrobi. Płacę, ile mamy łącznie kasy. I będzie, no i mówię, no i kupujemy sobie potem następny biznes już w kolejnym odcinku. Mamy w takim razie tam 1 617 000, więc mówię, no za niedługo sobie będzie można kupić. A się kurde sam wywaliłem. No dobra, w każdym razie to by było na tyle. Do następnego, cześć.